Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Jest taka ciekawa sytuacja, bo stwierdziłem, że nie tylko dojdę do miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy, ale jeszcze sobie trochę poekspię. I walczę z tymi robocikami, ale patrzę, że ich tak jakby nie ubywa w ogóle i myślę, co zostawię ten 14 poziom i lecimy dalej. I właśnie natknąłem się na jakąś rurkę do oddychania. Chciałem od niej uciec, ale mnie złapała, no i jakiś się dialog odpalił. Ciekawy język. Gil. Spróbujmy sobie z nim poradzić. Użyjmy Tsubaki. Przy okazji dostałem nowego skilla. Chaos Flower Fall. Który jest mocny. Ale zajmuje 3 tury na przygotowanie. Do tego ma ciekawy zasięg. Spróbujmy. Blue Blaze. I proszę bardzo. Nasz atak. Śnieg. Księżyc. Oraz kwiat. Tak jak w opisie. 590 obrażeń. W sumie zapomniałem wam przeczytać opisu skilla. Oto opis skilla. Śmiertelna triada śniegu, księżyca i kwiatu. I to są po kolei te znaki kanji, które się pojawiały. Może zapiszmy. Byłoby smutno, gdybym zginął. No i to są właśnie te 3 znaki kanji, które się pojawiały. Po kolei. Z tego co pamiętam. A profesjonalnie. Da się uczyć profesjonalnie? Nieważne. No po prostu, z tego co umiem. Po kolei te znaki kanji to było Yuki, czyli śnieg, Tsuki, czyli księżyc i Hana, czyli kwiat. Jeżeli dobrze pamiętam. Może wejdźmy do kolejnego. Nie mam pojęcia, czemu myślę, że tu będzie bezpiecznie. Anut. Nie kojarzę. Znowu tak samo. Spójrzmy, czy się komputer uczy na błędach. Nie uczy się. Trochę ten atak ma rozrzut obrażeń. Po kolei Yuki, Tsuki i Hana. Jeżeli dobrze pamiętam. Przeżył. Ile on ma życia? Chopow. On jeszcze żyje. Jakie miałem szczęście, że wtedy akurat Flower Fall tyle obrażeń mu zadało. Zapiszmy na dwójeczce. Nie, tylko nie ty. Nie lubię was, Aqua Walkery. Wiesz co? Już przyjmę na pysk te obrażenia, których trochę będzie. Jest Yuki, Tsuki, Hana. Chodźmy powoli do przodu. O tak ci do śmiechu. Nomlas. To panie Nomlasie,
Ja będę się śmiał ostatni, że tak powiem, tak. Dobra, przyjmijmy te dwa ataki. Okej. Pouważajmy na te stwory, znaczy na te robociki. I płyniemy przed siebie. Gdzie dopłyniemy? Okej, dobra, nie wiem czemu się o Reimu pytasz. Igzo. Ha, śmieciu. Zamknięte. Czy tam leży Yuyuko? Nie ten klucz. To jest klucz od głównych drzwi. Dobra, jesteśmy w celach. Tutaj już leży Yuyuko. Ale chwila. Ja tak sobie łażę i łażę. A tutaj ile dobra. Zwój wiatru. Duchowe sake, więcej duchowego sake, jeszcze więcej. Ile się... Castella. Co mi nie wiem, czym jest Castella. Jeszcze jeden zwój wiatru. Tu żadnego wyjścia nie ma, co nie? No to dobra, no to wróćmy się jeszcze do tyłu. A można się gdzieś indziej wrócić niż do tyłu? Nigdy w sumie nie widziałem kogoś, kto się wraca do przodu. Jej udało mi się. Dobra, a czemu się wracam? Bo pominęliśmy jeden z tych w tych bocznych, mniejszych chatkach. No i w sumie tą żabę, którą się zajmę w drodze powrotnej. Jestem w kadrze, jestem w kadrze. Czy na pewno? Dobra, kamera nie chce się obrócić, no to nieważne. Wyjdźmy. I tu mamy tak. Czarna herbata, kolejna czarna herbata i... No. I mamy klucz do dolnych wejść. Moje uszy, co to jest? Ała! Dobra, wejdźmy tędy, żeby się wrócić. Na chwilę. Nie mamy chyba linki z hakiem. Ła, moje uszy! Gdzie ja skaczę? Aha, już chyba pamiętam. Aha. Ketchup. Zamknięte. Jak się stąd wydostanę? Mogę zniknąć? I on wtedy przyjdzie? Czy coś?
No to mi raczej nic nie da. Dobre pytanie, co ja teraz zrobię? Czego ja szukam? Użyć keczupu. Dać strażnikowi. Może użyjmy. Udawajmy martwą. Dobra, strażnik ma nas jak na razie w dupie. Dobra, strażnik zobaczył, że Yumu ma okres. I przyszedł... Johnny. Co ty dajesz, Johnny? Okej, jeszcze raz. Teraz w łeb. Nie, żeby coś to zmieniało. O nie. Postujmy. Co ja robię? Co ja w ogóle odwalam? Podejdź do niego, Marcisławie, i go strzel w ryj. I dostaliśmy mochi. I klucz do więzienia. Czyli możemy użyć klucza do więzienia. Który jest... Halo, kluczu do więzienia. Pod J powinien być. A to chyba tu jest. Przy kluczach. Kim pan jest? Dobra, zostawmy go. Jak jest w więzieniu, to raczej nie jest naszym wrogiem. O, kolejny agent. Dobra, opowiedział nam teraz o tym miejscu, z którego spadliśmy. Kolejny. Czy ja teraz wyjdę w miejscu... Nie. Jesteśmy w głównym budynku, tak? Który jest duży. O, panowie ninjowie, dzień dobry. Zapiszmy na jedynce. Wiesz, no jest powód. Bo jest to, kurde, jej dom. Ciekawe imiona panowie mają. Na przykład Ken. Z tego co mi się wydaje, Ken to po japońsku ostrze. Co ja się zastanawiam? Nie ma co się zastanawiać. Bo czas zabijać. Ha, nie trafiłeś, frajerze. O nie, poszedł nie w tą stronę, co myślałem. No. Chop off. Proszę ze mną nie zacierać. 49 załatwionych to już prawie połowa. Chodźmy gdzieś indziej.
A co to jest, obóz szkoleniowy dla świadków Jehowy? Tyle drzwi. A pan jest kim? To jest co tu robią kowboje? A no w sumie... Etienne... w sumie to chyba... Amerykanie pojawili się w... na wyspach... FAMAS? Kiedy Amerykanie się pojawili na wyspach? Nie pamiętam. Piętnasty poziom. 50 załatwionych. Kolejny mówi zupełnie to samo. Fabrik. Dzień dobry, panie Fabrik. Stańmy tak. FNP90. O panie, ale tak się nie robi. Czymś go trafię? No nie za bardzo. Co ja w ogóle robię? Podchodzimy. Chop off. I cięcie. 51. Jeden załatwionych. A kim pan jest? Aha, no tak, Hadzi, mówiłeś o tym. Że facecik sobie śpi, śpi, nagle wyciąga szpadę i Sidewinder! O nie, ruszył się. Boję się w sumie tego jego ataku. Aj. Ale ten Sidewinder bije. No nie! Parkinson. Teraz trafię. I teraz on mnie zabije, zanim zdążę go zabić. A jednak nie. On zniknął. Nic na ścianach nie ma. To idziemy dalej. Kolejny obóz treningowy świadków Jehowy. Kolejny. Jeszcze jeden. Czy to jest... A, już wiem co to jest. To jest ten korytarz bez wyjścia. Znaczy korytarz bez... niekończący się korytarz, tak jak powiedział ten agent w więzieniu. Chodźmy tędy. Kolejny Amerykaniec. Nazwijmy... O, a pan jest Ruskiem. Ruski otaku. Kalasznikow. Kalasznikow. Na serio, Kalasznikow. Pewnie atak będzie... No właśnie, AK-47. Swoją drogą, z tego co pamiętam teraz, aktualny model Kałacha to AK-12. Aktualnie używany. Bo AK-47 to dość stary model.
Nic. O, wyszedłem głównym wyjściem. Ile tekstu? Od zwykłego strażnika. Aż mi smaka narobiłeś. A za narobienie mi smaka, Seishi. Zginiesz. Ha! Śmieciu. Przewidywalny. Yukitsuki Hana. Znaczy chyba. Ale raczej tak. Wejdźmy tędy sobie. I nasz skarb. O, mniam, mniam. Na taki skarb liczyłem. Ice, 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 ice. Sub-Zero. Kanabul. Jednak nie. Na jednego hita. Niech żyje potęga grindu, której nie lubię. Dobra, czas na twój debiut, tak? Obawiam się, że twój debiut będzie krótki. Haj to. Nie. Miałbyś tak śmiesznie mieć zginąć od mojego pierwszego ataku. Ha. Zero. Ktoś zadebiutował, chłopie. Jeszcze jeden się ostał. Rei. Albo Rai. Chyba bardziej Rai. O, miał ze sobą duchowe sake. Pytanie, tędy gdzie dojdę? Tędy się wracam, tak? Albo nie. Tak, tędy się wracam. O, tu są jeszcze drzwi. Ale to mam gdzieś. Nie, nie zostawię cię. Unko Deus. Ja zapomniałem, że to atakuje bez... No za... W sumie mógłbym wziąć przykład z botów i się też trochę pouczyć. O nie! Chłopie, co ty robisz? Patrz, i nie żyjesz. I na co ci to było? O, jeszcze żyjesz. No, i nie żyjesz. I na co ci to było? O, już tam nie wejdę. A, zapomniałem stąd herbaty wziąć. Tu jest przejście. A tu jest przejście do Yuyuko. Czy to wygląda jak Yuyuko? No niby kolory się zgadzają. Otwórzmy.
Otworzyłem. Oj, jako pomna chwila na zakończenie odcinka. Na serio? No, jeden z trzech generałów, którzy tam byli przy tym... Przy Jiro? Tak, przy Jiro. I nasz przeciwnik nazywa się Hanzo. Hattori Hanzo. Masz na myśli tych frajerów, którzy giną na kilka hitów? Okej. Okay. Chłopie, czy ty w ogóle wiesz, jak się z tego korzysta? Dobra, to by tłumaczyło, dlaczego tak okropnie strzelasz, ale masz fajny sprite. Noju i Waju. Chłopie, po pierwsze pokażę ci, jak się z tego korzysta. Patrz, namierzasz i strzelasz. Jeszcze raz. Nie wyglądają na zbyt mocnych. Nie wiem, po co to zrobiłem. Nie! Jednak mnie nie zabił. A to jest mocne. Po co ja tu stanąłem? O, trafię cię jeszcze. Pewnie przeżyję. Yuki, Suki i Hana. Nie przeżył. Szesnasty poziom. Potęga grindu. 60 załatwionych. Oddał nam Yuyuko. Tak, to jest Yuyuko. Co za spotkanie, proszę Państwa. Na piękne zakończenie odcinka, jeszcze dokończymy tą rozmowę. No, co tu robi? No, co ona może robić w swojej własnej chałupie? Yuyuko, myśl.
Ej, mamy Jujuko w drużynie. I na tym wydaje mi się, że zakończymy ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie moi kochani widzowie. Chociaż w sumie jeszcze zobaczymy, co Jujuko ma za skille. Squeeze. Dream Dance. Motylki. Nienawidzę motylków. O, usypiają przeciwnika. Lifeless Light. Slumber of Arcadia. Kolejne motylki. Nienawidzę motylków. Zapiszmy na jedynce. I może na dwójce też. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, zagrajmy w Touhou Alive. Trzymajcie się i cześć.